Schellenberg, niech pan zawsze pamięta o dobroci dla zwierząt. Widzi pan, mój jamnik jest dyskretny i nigdy mnie nie zdradza, a tego nie można powiedzieć o człowieku. Taką radę szef niemieckiej Abwehry Wilhelm Canaris dał Walterowi Schellenbergowi, szefowi wywiadu hitlerowskiej służby bezpieczeństwa, podczas jednej z rozmów, jaka miała miejsce w 1941 roku. Canaris zawsze uważał, że psy są wierniejsze od ludzi.